Chciałbym dzisiaj wrócić do naszego działu trochę zaniedbanego już, mianowicie o religii dla każdego. Pretekstem do moich rozważań jest Środa Popielcowa, która jak co roku rozpoczyna w Kościele katolickim, zresztą nie tylko w Kościele katolickim, okres liturgiczny Wielkiego Postu. I przynajmniej w wiekach przeszłych była bardzo mocno wpisana w życie wspólnot, zwłaszcza wiejskich. Można by powiedzieć, że rytm wsi, jak to widać chociażby w wielkim arcydziele Władysława Reymonta Chłopi, był wyznaczany przez kalendarz kościelny, inaczej zwany kalendarzem liturgicznym. I właśnie Środa Popielcowa i następujący po niej Wielki Post był taką istotną cezurą w życiu polskich i nie tylko polskich katolików, która radykalnie wpływała na zmianę rytuałów, przyzwyczajeń codziennych. Dzisiaj nasz rytm jest wyznaczany zupełnie innymi kryteriami. Mniej jesteśmy uważni na to, co się dzieje w kościele, bardziej myślimy rytmem naszego roku akademickiego, pracy czy studiów. Natomiast mniej zwracamy uwagę na to, co się dzieje w kalendarzu kościelnym. No może jeszcze święta, Boże Narodzenie, Wielkanoc są głęboko odczuwane, choćby dlatego, że dokładnie w tym samym czasie mamy również ferie, czy czas wolny od pracy albo od studiów. I siłą rzeczy zdajemy sobie sprawę, że dzieje się tak ze względu na właśnie święta. Natomiast post nie zaznacza się w taki sposób, dlatego powoli zniknął z naszego sposobu odczuwania rzeczywistości. W moim przekonaniu tak się stało z dużą stratą dla jakości naszego życia, bo post to nie jest tylko wymysł księży czy duchownych, jak czasem myślimy o różnych praktykach religijnych, tylko jest to pewna potrzeba samoograniczania się, która jest wpisana w różne kultury, w różne religie. I wyznacza bardzo głęboko właśnie potrzebę wykraczania poza rytm codzienności. Muszę przyznać, że w moim życiu wielokrotnie oddawałem się takim praktykom postnym i było to związane między innymi z taką potrzebą jakby porządkowania życia. I tu nie chodzi tylko o ograniczanie się w spożywaniu takich czy innych pokarmów, czy ograniczanie ilości tego pokarmu, tylko bardzo świadome obserwowanie własnej cielesności, własnego ciała. I to jest coś, co świadczy o pewnej mądrości, sądzę, natury ludzkiej, która podpowiada właśnie takie praktyki, przypominające o tym, że nasze życie ma początek i ma koniec, to jakby o tym wiemy, jest to oczywiste, ale mniej natomiast pamiętamy o tym, że również w naszych rękach leży jakość naszego życia. To, jak te dwie graniczne daty przeżywamy. I chciałbym z Państwem podzielić się kilkoma obserwacjami na ten temat. Bo wydaje mi się, że warto o religii myśleć nie tylko w takich kategoriach właśnie co należy, co jest nakazane, czy co jest zakazane, ale również jako pewien sposób przeżywania tego, kim jesteśmy. I chrześcijaństwo, owszem, jest tym punktem odniesienia, który najlepiej znamy. Ale nie jest, na przykład jeśli chodzi o praktyki postne,
nie jest jedyną religią czy jedyną kulturą, która takie praktyki propaguje. Znamy je chociażby z religii dużo starszych niż chrześcijaństwo Dalekiego Wschodu. Mam na myśli oczywiście hinduizm, buddyzm, a więc te religie, które poprzedziły o wiele setleci chrześcijaństwo. I w nich te praktyki właśnie umartwiania się, czy postu, czy pozbawiania się rzeczy czasem nie tylko zbędnych, ale koniecznych do życia, były związane właśnie z takim poszukiwaniem głębszego sensu życia. To znaczy, były one związane z przekonaniem, że wielość rzeczy, nadmiar jedzenia, nadmiar bodźców nas w jakiś sposób rozprasza i zubaża. Więc żeby powrócić do tego, co najistotniejsze w życiu, trzeba czasem się świadomie, dobrowolnie i bez obaw o sankcje pozbawiać czegoś, co mamy, co jest w zasięgu ręki, ale co, z czego rezygnujemy właśnie po to, żeby uzyskać jakiś głębszy wgląd w nasze życie. Jednym z autorów, który jest również popularny w Polsce czy w Europie, ale właśnie głęboko zakorzenionym w kulturze Indii, był jezuita Anthony de Mello, który bardzo dużo w swoich rozważaniach właśnie poświęcał uwagi na ten wymiar uważności, co jest bardzo buddyjskie, ale on to mówił o tym jako właśnie chrześcijanin. To znaczy mówił o tym, żeby pamiętać o tym, że życie jest nam dane raz jeden i to, co my zrobimy, to jest w naszych rękach. I możemy bardzo dużo z tym zrobić. I właśnie post jakby przypomniał mi o tym, że jest to jedna z tych praktyk, która wzbogaca i pogłębia nasze życie tu i teraz. Że dzięki temu, że odmawiamy sobie, nie wiem, dla kogoś, kto lubi słodycze, to może być odmawianie sobie słodyczy. Dla kogoś, kto lubi gry komputerowe, to może być taka wstrzemięźliwość właśnie od gier komputerowych. No, czy różne jakieś przysmaki, czy napoje odurzające na przykład. To jest zwłaszcza w tradycji polskiej bardzo praktykowane, że katolicy w okresie Wielkiego Postu na przykład nie piją alkoholu. Jest w tym jakaś głęboka mądrość, właśnie taka, że przypominają sobie, że trzeba myśleć o czymś ważniejszym i większym. Również istnieją tacy, którzy pieniądze, środki zaoszczędzone na tych praktykach wstrzemięźliwości przeznaczają na jakieś dobre cele. To jest również takie otwarcie się na potrzeby innych, na szerszy świat. Także wracając do punktu wyjścia i do tego, na czym się zwykle koncentrujemy, ci, którzy chodzą do kościoła, to jest właśnie ten obrzęd posypania popiołem z tą słynną frazą: prochem jesteś i w proch się obrócisz. I to jest to właśnie przypomnienie o tym, o przemijalności naszego życia, ale jest też inna fraza, inne zdanie, które mówi: nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię. To znaczy, jest jakby wezwanie do tego, żeby zmienić kierunek swego życia, żeby coś uporządkować w swoim życiu. I to jest dobry czas, żeby właśnie takie praktyki podejmować. I one wcale nie muszą być praktykami religijnymi, mogą być właśnie takimi praktykami czysto świeckimi, które mogą nam pomóc odzyskać właśnie pełnię życia, radość życia. Także religia powinna dostarczać nam również takich impulsów porządkujących nasze życie, pogłębiających je. I stąd ten mój pomysł, żeby na początku Wielkiego Postu zwrócić Państwu uwagę na to, że warto, niezależnie od nakazów czy zakazów płynących z kościołów, samemu narzucać sobie pewne ograniczenia po to, żeby żyć pełniej, głębiej i szczęśliwiej.